Siemano wszystkim, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym No Days Off. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tak zwanym bardzo częstym, a praktycznie o wszystkich występującym autosabotażu. Nie ma osoby praktycznie, która nie sabotuje się na jakimś punkcie. Może to być jakiś mini autosabotaż, może być jakiś długotrwalający się autosabotaż. Przykładem takiego autosabotażu na przykład może być chociażby, że ktoś chce schudnąć, ale z drugiej strony nie chce schudnąć, ponieważ jakby profity płynące z tego, że on nie chudnie, są wyższe, bo na przykład ktoś się nim opiekuje, jest zainteresowanie, on się może poskarżyć na siebie, wtedy wzrasta zainteresowanie innych. Tak samo na przykład, jeśli ktoś chciałby być zdrowy, ale z drugiej strony nie chce, bo na przykład może sobie położyć dłużej w łóżku, wziąć tak zwane L4 i tak dalej, i tak dalej. Kto z nas tego nie zna? Tak samo jest z treningiem, czyli ogólnie autosabotaż to jest zaburzenie komunikacji pomiędzy tobą świadomym, a nieświadomym, czyli podświadomym. I wtedy ta podświadomość jakby przewyższa tą świadomość i z jednej strony chcielibyśmy potrenować, chcielibyśmy ruszyć tą dupę, a z drugiej strony jednak, a może jednak nie, może jednak nie pójdziemy. I tak w kółko sabotujemy się na punkcie tego, że jednak zostaniemy w domu, będzie przyjemnie, trening zrobi się jutro i tak każdego dnia jutro się zrobi trening. I teraz sęk polega, znaczy wszystko polega na tym, aby odwrócić to odwrócenie psychologiczne na naszą korzyść i wyjść spoza tej słynnej strefy komfortu, ruszyć dupę na trening i po prostu zapierdalać, kurwa. I tutaj nie ma żadnego zmiłuj się, czy że mi się nie chce, że nie wierzę, że zrobię trening, że myślę, że go nie zrobię. Po prostu ruszasz, wstajesz, robisz to, co masz zrobić i potem jesteś spełniony. O profitach trenowania nie muszę mówić, które jakby jest mnóstwo, chociażby na przykład budowanie układu odpornościowego, poczucie spełnienia własnej wartości, ogólnie spełnianie swoich celów, czy wzrost czynnika BDNF, czyli czynnika pochodzenia mózgowego neurotroficznego, który wspiera neurogenezę i neuroplastyczność mózgu. I tak można by wymieniać i wymieniać. Tak więc słuchajcie, trenujcie, nie odpuszczajcie, mimo że weekend nadchodzi, nie ma żadnego wpływu odpuszczania. Ja przykładowo teraz sobotę startuję w kolejnych zawodach, tak więc trzymajcie kciuki, że znowu będę starał się pokazać polską moc. Obserwujcie poczynienia u mnie na Instagramie. I teraz zapraszam was na krótką dawkę motywacji ode mnie w postaci freestylu. Tell me, yeah.